Cześć, siemanko, witam Was bardzo serdecznie, nazywam się niezmiennie Rafał Jędruk i witam Was w kolejnym vlogu po bardzo długiej przerwie, chociaż nie wiem, czy mogę mówić o instytucji przerwy, skoro ostatni vlog pojawił się 15 lat temu. W ogóle te vlogi ostatnio żyją swoim życiem i częściej ich nie ma niż są, ale nieważne. Taka jest już ich natura, taka jest moja natura, że kiedy mam potrzebę, żeby coś zakomunikować, coś zareklamować, o czymś Wam powiedzieć, to wtedy przybywam. Na początku z tego miejsca i w tym miejscu chciałbym zbić wielką pionę z tymi z Was, którzy w okresie kwarantanny, kiedy wszyscy usiedliśmy do komputerów, wykonali pierwszy krok i podjęli kontakt w sprawie konsultacji i lekcji online. Wielka piona dla Was, ponieważ wiem, że wielu z nas ma problem z wewnętrznym demonem, który mówi nam: jesteś niedostatecznie dobry, aby podjąć jakąś naukę, albo masz jeszcze za małe mięśnie w przenośni, aby stanąć do walki, czy do konsultacji, czy lekcji, aby zgłosić się na konsultację, czy lekcję. Mamy syndrom kulturysty, który stoi przed lustrem, facet wielki jak ciężarówka, patrzy na siebie, lustro ledwo obejmuje jego gabaryty, a on mówi, że jego triceps jest dalej bardzo malutki, że biceps jest... że biceps jeszcze nie domaga i tak dalej, i tak dalej. Wielu z nas ma ten problem, że zastanawiacie się, czy przyjść, bo możecie się narazić na jakieś ośmieszenie, albo będę Was z czegoś przepytywał, sprawdzał Wasze umiejętności. Nie. Te lekcje są przede wszystkim dla ludzi z orkiestr dętych, z big bandów, dla ludzi, którzy skończyli jakieś szkoły, nie skończyli szkół, dla ludzi początkujących, ale takich, którzy już grają, początkujących w sensie improwizacji. I dla wszystkich tych, którzy mają po prostu problem z instrumentem, z saksofonem. Ja nie jestem od tego, aby Was bić po rączkach jakąś rózgą, czy tam jakąś linijką, jak to kiedyś robiono w szkole i odpytywał Was, z czym przybywacie. Dlaczego tak mało umiecie? Nie, to mnie nie interesuje kompletnie. Dla mnie najważniejsze jest to, że przychodzicie, że w ten sposób, że korzystacie z tych lekcji i konsultacji, dajecie taką informację, że po pierwsze pasuje Wam to, w jaki sposób ja pracuję na co dzień, w jaki sposób piszę swoje publikacje, w jaki sposób w ogóle obchodzę się z tym saksofonowym, muzycznym świadkiem. Więc to już jest fajna sytuacja, że chcecie pobierać te lekcje właśnie u mnie. Po drugie, nieważne jest dla mnie to, czy jesteście z orkiestry dętej i Waszym celem jest nauczyć się na saksofonie grać z dobrą intonacją, na przykład na weselu. Albo że macie 60 lat i chcecie znieść saksofon ze strychu, odkurzyć go i pograć trochę kolen w grudniu. Nie ma to dla mnie żadnego znaczenia. Jestem dla każdego miły, jestem spokojny, przyjemny w dotyku. I moja rola polega na tym, aby w jak najlepszy sposób, w jak najbardziej zindywidualizowany, dostosowany do Was, do Waszych potrzeb sposób, wyciągnąć Was z jakichś dołków saksofonowych, problemów, muzycznych problemów i tak dalej. To jest moje jedyne zajęcie w ramach tych lekcji. Więc wielka piona dla tych z Was, którzy pokonują tego wewnętrznego demona i ściągacie z siebie ten sznur taki, który w nas obezwładnia w życiu i powoduje, że dni i miesiące przelatują nam przez palce, bo boimy się czegoś zrobić, odczuwamy jakiś lęk i to jest w ogóle bez sensu, że tak mamy, ale niestety mamy. W okresie w ogóle, kiedy wszyscy usiedli do komputerów, kiedy wszyscy nagrywamy, kiedy robimy vlogi, kiedy pokazujemy swoje umiejętności, wielu z nas albo wielu z Was, w sumie ja jestem tą osobą, która to robi, w sensie robi, nagrywa i tak dalej od kilku lat, ale wielu z Was ma taki problem z tym, że teraz wszyscy wydają się od nas lepsi, wszyscy wydają się ciekawsi, wszyscy są bardziej kreatywni, a ja jeśli nie nagrywam, mówię o człowieku XY, to jestem gorszy, jestem słabszy, nic nie umiem, nie mam nic do zaprezentowania i tak dalej. Uważajcie na takie zjawisko, bo to jest pierwszy krok do tego, aby wpaść w jakąś deprechę i w jakąś ciemną otchłań, z której wyjście będzie naprawdę ciężkie. Przede wszystkim internet jest miejscem, w którym każdy kreuje swój wizerunek w taki sposób, jak chciałby, żeby widzieli go inni. Ten wizerunek nie jest czasami prawdziwy, a w zasadzie często jest nieprawdziwy. Rzadko kiedy ktoś
ktoś pragnie pokazać w internecie całą prawdę. Moje filmy też są wycinkiem z mojego życia, też są fragmentem tego życia i w tych filmach pokazuję coś, co chcę pokazać. Nie zawsze jest kolorowo, nie zawsze jest tak, że jak ćwiczę, że ćwiczę 10 godzin dziennie, że nigdy się nie mylę, że jestem wspaniałym, rozchwytywanym na całym świecie muzykiem, piszącym jakieś materiały edukacyjne. Nie, gówno prawda. Jestem gościem, który codziennie się myli. Ma wątpliwości związane z tym, czy zagrać, czy nagrać jakąś piosenkę, czy nie nagrać, czy zrobić film, czy nie zrobić, czy napisać materiał, czy nie, jakiś tam edukacyjny, czy jakieś nowe materiały wrzucić w sieć i tak dalej. Jestem normalnym gościem, który się również z tym boryka, ale przestrzegam was przed narzucaniem sobie takiego stanowiska, że wszyscy w internecie teraz są piękni, kreatywni, powabni, ciekawi, a ja jestem zły, bo nie nagrywam, a ja jestem zły, bo nie gram, a ja jestem zły, bo nie mam kanału i tak dalej na YouTubie. Ludwiku Dorn i Sabo, nie idźcie tą drogą, bo szkoda życia na to, aby czuć jakąś frustrację, poczucie, że jest się gorszym od kogoś, kto robi coś w necie, czy nagrywa i tak dalej. Najważniejsze jest granie, najważniejszy jest instrument, najważniejsza jest muza i czy po komuś to pokazujemy w internecie, czy nie. To najważniejsze jest to, co w nas siedzi, czy to jest nasza pasja, czy to jest zajęcie, które nam płynie, jakby chęć do tego zajęcia płynie nam we krwi. To jest najważniejsze. A nie to, czy pokazujemy innym ludziom dla lajków, czy dla oglądalności, czy dla subskrypcji, wystawiamy na pokaz swoje życie. To jest tam jakiś taki urywek wykreowanego życia, wykreowanego świata, który trzeba dzielić przez 5 albo przez 105. Więc tyle w temacie lekcji internetu. Temat numer 2, a w zasadzie informacja numer 2. Niedługo rusza, za 2 dni, może jutro, rusza mój sklep internetowy, w którym będzie można kupić moje produkty, nie kontaktując się ze mną. Są różne powody, dla których ktoś na przykład chciałby wejść na stronę sklepu, kupić coś, nie kontaktować się ze mną, po prostu z przyczajki coś kliknąć, zapłacić i spieprzyć. Więc z myślą o takich i innych ludziach o takich i innych pobudkach powstaje ten sklep. Będzie pod adresem rafałjędruch.pl. Po prostu zrezygnowałem ze strony, takiej stricte o mnie, i zamieniłem ją na sklep. A wszystkie moje działania codzienne, to jak nagrywam, jak gram, jak ćwiczę, pokazuję na Instagramie i dzielę się tym z wami na Instagramie, więc tam jestem systematyczny, rzetelny i dokładny. A strona rafałjędruch.pl będzie teraz sklepem internetowym. Ważna informacja, żeby nie kupować jeszcze teraz, jakby kiedy obejrzycie tego vloga, nie przechodźcie jeszcze na stronę sklepu, nie kupujcie, bo kilka spraw jeszcze muszę spiąć, jakieś płatności, platformy do płatności i tak dalej, więc jeszcze tam nie będzie można kupić, ale około poniedziałku, wtorku, no właśnie, no jeżeli to zobaczycie w poniedziałek, to będzie można, ale jeżeli oglądacie to w niedzielę o godzinie 21, to nie róbcie jeszcze tego. Dam znać, może zrobię kolejnego vloga o tym, że sklep już ruszył i wtedy będzie można wpaść, kupić coś i spadać bez kontaktu ze mną. Ważna informacja będzie jeszcze taka, że ceny na PDF-y, czyli na Blues Lines i 251, Liki 251, ceny będą w dolarach. Więc żebyście się nie przerazili, że obok dolarów będzie cena 160 zika, bo wszyscy kupujący z Polski będą mieli na te PDF-y rabaty, żeby zapłacić 40 zł. Informacja numer 3. Od 2 miesięcy z hakiem zajmuję się saksofonem dosyć dokładniej, z taką chirurgiczną dokładnością, przerabiam te patenty, ćwiczenia, gram te swoje patenciki, czy nie swoje, czy zasłyszane od kogoś i przede wszystkim robię je we wszystkich tonacjach. Kilka osób zapytało mnie, co to daje, czy to jest fajne. Ten temat jakby ciągnie się dalej, bo ja mówiłem o tym temacie już w kilku vlogach i w zasadzie mówiłem to od początku, że dla mnie muzyka jest językiem, a język to słownictwo, to ortografia i tak dalej. Nie chcę się teraz tego samego powtarzać, bo nie chcę być, nie chcę się zapętlać w tym, co wyznaję, co mówię na co dzień. Jak już mówię, to nie chcę się w tym zapętlać.
Muza to język, słownictwo, ortografia. Są pewne progresje w muzyce, na które trzeba mieć po prostu szybką, jasną i klarowną odpowiedź. Dla mnie taką odpowiedzią jest po prostu jakiś pattern, jakiś patent, leak. No w zasadzie to samo, ale różnie ludzie to nazywają i każde słowo jest trochę inaczej nacechowane. Pattern to taki, patent to taki, to takie coś złego, tak? Ktoś ma patenty, rzuca patentami. Ktoś mówi leaki, ktoś mówi cegiełki i tak dalej, nieważne. Dla mnie to jest sedno sprawy, do tego zachęcam zawsze wszystkich tych, którzy pytają: panie prezesie, panie premierze, jak żyć, co grać? No to właśnie grać to, słuchać muzy, starać się wysłyszeć takie frazy, które wam się podobają. O, z frazami i z likami jest jak z ulubionym serialem. Najpierw ktoś wam to poleca i mówi: zobacz ten serial. Więc my go oglądamy. Po pierwszym obejrzeniu, czyli po pierwszym przesłuchaniu jakiegoś lika czy jakiejś solówki, jesteśmy w stanie się czymś zainteresować. Więc bierzemy ten lik, bierzemy ten serial. Po pierwszym obejrzeniu nie wymienimy jeszcze nazwiska wszystkich aktorów. Po pierwszym przesłuchaniu nie powiemy jeszcze, z czego wynikają wszystkie dźwięki. Ale jesteśmy w stanie wyjąć ten pattern, przeanalizować go. Jesteśmy w stanie wziąć odcinek, włączyć odcinek, przejrzeć nazwiska aktorów, zobaczyć na czym polega fabuła i tak dalej, i tak dalej. Oglądając ten serial kilka razy, wymieniamy nazwiska aktorów już jednym tchem, więc grając ten pattern we wszystkich tonacjach jesteśmy w stanie go dużo szybciej wprowadzić i tak dalej. Tych porównań jest mnóstwo. Ale pattern jest dla mnie chlebem powszednim, codziennym i uważam, że im więcej tych patternów zagram, tym właśnie nie będę... Wiele ludzi myśli tak, że jeżeli jest jakiś pattern, to potem stojąc na scenie myślę sobie: numer 1, tara, 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 numer 2, numer 3 i teraz operuję tylko patternami. Nie, patterny i liki są po to, żeby przede wszystkim rozszerzyć swoje myślenie o improwizacji. Sprawdzić, jak myślą moi idole, sprawdzić, w jaki sposób ich myśli doprowadziły ich do zagrania takich dźwięków. Znaczy nie wiem dokładnie, jakie myśli, ale wiem, słuchając już, analizując kolejne nagrania, kolejne patterny, kolejne frazy, jestem w stanie automatycznie wprowadzić je w swój język. Oczywiście mówić, a zagrać to jedno, a zagrać to drugie, ale im więcej tych patternów przerabiam, im więcej czasu im poświęcam, im więcej analizy włożę w każdą linię, tym te rzeczy przechodzą na mój język, przechodzą na moją stronę w bardziej naturalny sposób. Teraz grając na przykład ćwiczenie A, widzę, że ono się bardzo, bardzo mocno łączy z ćwiczeniem, które grałem wcześniej. Widzę, że kończąc pierwszą frazę w połowie, jestem w stanie połączyć świetnie z inną frazą od połowy tej drugiej frazy. No ktoś powie teraz, że jest to matematyczne pieprzenie bzdur, bo to już nie jest muzyka, tylko to jest jakaś, nie wiem, analiza, jakaś po prostu chirurgiczna, pieprzona dokładność. Ale ja obrałem taką drogę. Mówią o tym moi idole. Michael Brecker mówił też o tym, że ćwiczył we wszystkich tonacjach. Wiedział, że te tonacje, że te frazy będą mu się myliły, że zapomni o jakiejś frazie. Chris Potter też mówił, że mimo że przerabia to we wszystkich tonacjach, czuje się z tym dobrze, to wie, że zostanie z tego jakaś część, jakaś nieznaczna część, którą będzie mógł użyć na scenie. Ale później te pomyłki na scenie, czy tam podczas ćwiczenia, te pomyłki powodują, że tworzymy właśnie swój język, że ten garnek z zupą, którą gotujemy, jest właśnie złożony z tych produktów, z tych pomyłek, z tych niedopowiedzianych, niedogranych do końca fraz, ale w połączeniu z innymi myślami tworzy się wtedy nasza fraza, nasz język i to jest moje codzienne zajęcie, żeby mieszać, miksować, analizować, spędzać po prostu godziny na tym, żeby ćwiczyć jeden lick przez jeden dzień przy dobrych wiatrach, a przez tydzień, jeżeli coś jest bardziej zawiłe i tak dalej. Ale czuję już po 2 miesiącach, że moje myślenie się zmienia, bardzo się zmienia i jeżeli są jeszcze jakieś osoby, które nie są przekonane do tego rodzaju pracy, to spróbujcie zacząć, wiem, że to jest praca trudna i katorżnicza i naprawdę trzeba dużo takiej zaciętości i wytrwałości, aby poświęcić temu
temu należytą ilość tego czasu, żeby to przyniosło efekty, ale z własnego doświadczenia wiem, że przynosi. Musicie mi uwierzyć na słowo, że to naprawdę pomaga. Taka analiza, że tu jest jakiś trójdźwięk, tu jest jakiś pattern, tu jest jakiś, nie pattern, tylko tu jest jakiś interwał, tu jest tryton, tutaj jest jakiś jeszcze inny interwał. I to wszystko powoduje, że to po pierwsze staje się, na początku to jest trudne, bo taka analiza powoduje, że człowiek sobie myśli, kurczę, no to tu się właśnie skończyła muzyka, teraz zaczęły się schody. Ale muzyka to są również te schody. To muzyka to nie jest wolność absolutna, gdzie każdy sobie gra zupełnie to, co chce. I znaczy jest tak, ale że gramy kompletnie dźwięki z dupy, że to się znikąd nie bierze, że to jest po prostu natchnienie jakieś, a najlepiej sobie jeszcze zapalmy jointa i wtedy zagrajmy w ogóle dźwięki takie, jak grał John Coltrane i wszystko się odbędzie samo. Nie, nic się nie odbędzie samo. Nie ma żadnego natchnienia, nie ma czegoś takiego jak mam wizję, że teraz będę grał w ogóle nie przygotowując się, nie ćwicząc jak John Coltrane. Gówno, prawda, nie ma czegoś takiego. Wszyscy ćwiczyli wiele godzin, oczywiście byli bardziej zdolni ludzie i mniej zdolni. Niektórzy ćwiczyli mniej, niektórzy więcej. Nie zawsze ten, który ćwiczy więcej, ma lepsze efekty, ale te wszystkie kwieciste, piękne improwizacje, których słuchamy, których się uczymy, one wynikają z ciężkiej pracy tych ludzi. I kogo byśmy o to nie zapytali, albo kogo byśmy nie posłuchali w tej materii, w tej kwestii, to każdy o tym otwarcie mówi. Dobra, zachęcam Was już na koniec znowu do tego, to już jest taki komunał, że zawsze w każdym vlogu mówię o tym, że zapraszam do kupowania moich produktów. Oczywiście, że zapraszam. Pojawił się nowy PDF 251 z 20 lików 251 z podkładami, jeśli ktoś potrzebuje. I cały czas oczywiście jest dostępny asortyment sprzed lat i sprzed miesięcy, czyli Blues Lines, inne podręczniki, inne lekcje i warsztaty. Myślę sobie, czy chciałem poruszyć jeszcze jakiś temat, którego wcześniej nie poruszałem. Aha, jeszcze dosyć istotnym aspektem jest w codziennym ćwiczeniu metronom. Też ludzie często pytają, na czym polega takie ćwiczenie moje poza tym patternem, poza tymi patternami, patencikami i cegiełkami. To polega na tym, że wszystko, czego się uczy od początku, czego się uczy od podstaw, wszystko gram w tempie 60 bpmów, po prostu bardzo, bardzo wolno. Uczę się tego, żeby ręce przyzwyczaiły się do tego, do danego przebiegu danej linii, żeby nauczyć się takiej plastyki dłoni, żeby nie chlapać tymi paluchami, żeby jak najszybciej coś przerobić, tylko staram się naprawdę w sposób jak najbardziej dokładny, jak najbardziej rzetelny przerobić te wszystkie nowe rzeczy w bardzo, bardzo wolnych tempach. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. To był vlog, nie wiem który. Zaraz się dowiem, jak będę montował ten materiał. Dzięki za uwagę. Zapraszam na kolejnego vloga za 15 lat. Czołem, na razie, hej!